Szczęść Boże, siostry i bracia. Enoch, Kolumbia. 30 czerwca 2021 roku. Orędzie Jezusa, dobrego pasterza. Moje stado, niech mój pokój będzie z wami. Owce mego stada, lucyferyczny rząd nowego porządku świata zaczął już podporządkowywać sobie ludzkość. Realizacja jego planu zaczęła się wraz ze szczepionkami na obecną pandemię, za pomocą których chcą zdziesiątkować dużą część światowej populacji. W ich złowrogich planach jest także wspieranie przewrotów i manifestacji przeciw demokratycznie utworzonym rządom, by stworzyć chaos i anarchię, która destabilizuje demokrację i je osłabia, i by mogli w ten sposób wprowadzać ateistyczny komunizm, aby stawał się on silniejszy i zyskiwał władzę nad krajami i rządami. Prześladowanie szczególnie chrześcijan i katolików oraz niszczenie i profanowanie świątyń i miejsc świętych to kolejne rzeczy w ich planach. Za ich pomocą chcą skończyć z wiarą ludu Bożego. Pretekst pandemii został użyty do tego, by zamknąć domy mego Ojca na całym świecie. Odczuwam wielki smutek, widząc, jak wielu z mych pasterzy grało dalej według reguł spiskowców i ludzi złych, aby osłabić mój Kościół i dalej zwalczać, ograniczać, powstrzymywać, usuwać moją najświętszą ofiarę. Wysłannicy zła wynajdą nowe spiski i oszustwa wokół pandemii, aby utrzymywać ludzkość w zamknięciu przez dłuższe odcinki czasu i w ten sposób, by móc definitywnie zamknąć moje świątynie, by je sprofanować i zniszczyć. Tak spełnia się proroctwo Daniela, który mówi o ustaniu świętej ofiary i o ohydzie spustoszenia w świątyni. Moje stado, w czasie niedostatku i głodu, elity, które kierują nowym porządkiem świata, chcą zacząć osłabiać gospodarki państw świata, szczególnie te krajów najbiedniejszych, aby gdy przyjdzie wojna światowa, pieniądz papierowy zniknął na zawsze. Chcą również zahamować produkcję artykułów rolnych i wyrobów mięsnych, żeby zalać świat pokarmami transgenicznymi, tworzonymi w laboratoriach, by także dalej dziesiątkować światową populację wraz z pojawieniem się nowych wirusów, chorób i pandemii. Te produkty genetycznie modyfikowane będą wysyłane i rozprowadzane wśród mieszkańców krajów najbiedniejszych lub rozwijających się. Wszystko, moje stado, zostało zaplanowane przez synów ciemności, aby dalej podporządkowywać sobie narody i dalej zmniejszać światową populację w tym celu, aby gdy pojawi się Antychryst, wszystko było mu podporządkowane, by nie natrafił na żaden opór i w ten sposób, by mógł on być
wychwalany jako Zbawiciel świata i oczekiwany Mesjasz. Bądźcie więc przygotowani, moje stado, materialnie i duchowo, gdyż zbliża się czas wielkich spisków i oszustw, czas wielkiej walki duchowej, w której zostaniecie oczyszczeni jak złoto w ogniu. Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się. Bliskie jest bowiem Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus, dobry pasterz. Dajcie poznać całemu światu moje orędzie zbawienia. O moje stado.